I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji. I dzisiaj omówimy sobie japoński pancernik 10 poziomu, czyli Shikishime, inaczej znaną jako Yashima pod starą nazwą. I zrobimy sobie szybką recenzję, jest to nowy okręt dostępny za stal w zbrojowni, także zobaczycie sobie czy warto na niego zbierać, czy lepiej wydać tą stal na coś, co już od jakiegoś czasu jest w grze, no bo to jest jednostka najnowsza pod tym względem z dostępnych stalowych okrętów, także... Omówimy sobie kapitana na szybciutko. Jak widzicie, build full survival. Nie ma tu żadnych ulepszeń, nie ma tu żadnych innych udziwnień, więc jest to survivalowy build. Jeżeli chodzi o moduły, to mam tutaj to samo, z tym, że na pierwszym slocie mogłem sobie wziąć to modyfikacja głównego uzbrojenia, ale jednak wybrałem grupę naprawczą. No bo tutaj mamy potężnie opancerzone trzy wieże artyleryjskie, więc raczej im nic wielkiej krzywdy nie wyrządzi, więc wydaje mi się, że ta grupa naprawcza będzie tutaj lepszym wyborem. Reszta standardowo. Na ostatnim sztacie przeładowania. No raczej nie będziemy zakładać zasięgu, bo w tej chwili wynosi się 26,6, ale to za chwilę. Także tak, kapitana widzieliście, moduły widzieliście, sygnały wyglądają następująco, czyli tutaj te dwa i wszystkie z tej, z tej linii, no i tutaj to już według Waszego uznania. I teraz omówimy sobie, moi drodzy, parametry okrętu. Jeżeli chodzi o kadłub, to jest to w zasadzie identyczny okręt jak Yamato, więc jeżeli macie Yamato, możecie sobie to porównać. Jedyna istotna różnica tutaj to Shikishima ma inny układ artylerii dodatkowej, o tym za chwilę będziemy mówić, także widzicie, że inaczej to wygląda nieco, są inne kalibry w innych ilościach. I pelotka na sikiszy jest też dużo, dużo lepsza od tego co jest na Yamato. Jeżeli chodzi o parametry samego kadłuba, tam manewrować i takie inne pierdoły, no to spójrzcie sobie, jedyna różnica, jaka istnieje między tymi dwoma okrętami, to jest czas przestawienia steru. Tu jest 18,7, a na Yamato mamy 22,1. Reszta to jest identyko. Ta sama pula HP 97200 na obu okrętach. Ten sam, ta sama prędkość maksymalna również, promień skrętu i wykrywalności w bilidzie survivalowym to jest 14,1 z powierzchni. To jeszcze, żeby nie było, że mylę Shikishima i 10,4 z powietrza. Jeżeli chodzi o kadłub to jest to to samo. Także tutaj parametrów nie musimy się za bardzo rozdrabniać. I główna różnica, czyli główny taki feature tego okrętu, to jest moi drodzy jego artyleria dodatkowa. W konfiguracji, jak widzicie, podobnej do tego, co ma Georgia, podobnej do tego, co ma Ohio. Tutaj mamy działa o potężnym kalibrze, w nieco mniejszej ilości. I tutaj mamy działa, które mają kaliber 510 mm. Przeładowuje nam się to 23,8 sekundy, oczywiście z modułem. Damage maksymalny tych pocisków z pepanców to jest 19400, także potężne ilości damage to zadaje. Nawet nie trafiając w cytadele, no to możemy sobie spokojnie po kilka, nawet około 10 tysięcy wbijać za same penetracji, nie musi być cytka nawet. 40% szansy na pożar, przeładowanie mówimy 23,8, maksymalny rozrzut 232 metry, przy czym na Yamato mamy tutaj kaliber mniejszy, rozrzut jest mniejszy, większy o... 6 metrów, tak? 238, a Taeshi Kishima ma 232, tak. 6 metrów różnicy i Sigma tutaj wynosi tyle samo co na Yamato, czyli 2 i 1. Oba te okręty, jeżeli chodzi o celność, powinny być porównywalne. No, weźmy jednak pod uwagę to, że tutaj salwa nasza dziobowa to są tylko 4 pociski, no to 4A6 no to jest o 50% więcej, także no, siła ognia jest jakby mniejsza i yy, Trzeba brać pod uwagę to, że jak trafimy, to będzie boleć, ale jest też duża szansa na to, że nie trafimy, bo pocisków jest mało. Przeładowanie na szczęście jest nieco szybsze, rekompensuje nam to troszeczkę ilość tych dział, bo to jest ich główny problem. Co dalej? Okręt ma sekundarkę, widzicie, 10 podwójnych dział 100 mm i dwie potrójne wieże 155 umieszczone centralnie, tutaj i tutaj. I ten okręt może być zrobiony pod sekundarkę, jeżeli o to chodzi. Ale, no jak wiecie, to jest kadłub z Yamato i jego główna cecha to jest właśnie nie to. O właśnie to czyli ten nasz słynny tutaj policzek. I tutaj można dostawać takie buły że aż ekran podskakuje. Więc chcąc odsłonić nieco burty żeby nasza sekundarka była w użyciu no to będziemy tędy penetrowani bez wazeliny będziemy tłuczeni niemiłosiernie i będziemy szybko schodzić do, do portu. Oba te okręty to jest bolączka, właśnie ten rodzaj ułożenia pancerza, i to jest bardzo bolesne na małych dystansach. No tym bardziej, że penetracja tutaj tych trzech pocisków będzie nieco większa, ale o tym zaraz sobie powiemy też. Więc yy, build sekundarkowy na tym okręcie moim zdaniem odpada całkowicie, bo eksponujemy wtedy, chcąc tej sekundarki używać nasze punkty, najsł, najsłabsze punkty, czyli te policzki i burty, No a wiadomo, że Yamato to już i ma też niezniszczalne nie są. I chętnie cytadele od boków będą łapać. Sekundarka, jak sobie ją zrobicie, bo macie taką możliwość, oczywiście. Ma naszej Kishimie zasięg 11,6. Także taka, taka typowo niemiecka sekundarka, jeżeli chodzi o zasięg. Efektywności, no, za mocno nie oceniałem, bo no, ciężko jest po prostu wykorzystać jakoś sensownie to uzbrojenie, żeby nie dostać szybkiego w pierdzielu i nie pójść do portu. Także raczej proponuję tutaj Bilcu wiwalowy, jeżeli ktoś się oczywiście decyduje na ten okręt. Także wydaje mi się, że większość parametrów omówiliśmy, rozmieszczenie pancerza to jest tak jak wspomniałem, to samiutko co mamy na Yamato, tu bąble przeciwtorpedowe 32, tutaj mamy również to samo, także identyczny schemat opancerzenia, jeżeli kogoś to interesuje, może sobie obejrzeć Yamato i wszystko będzie na ten temat wiedział. Także tak, omówiliśmy parametry, kapitana, moduły i teraz przejdźmy sobie do obejrzenia bitwy. A przepraszam, wykres penetracji. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. No i teraz tak. Wydawać by się mogło, że działa 510 mm, co jest, no, 50 mm różnicy. To będzie dosyć istotna różnica również w penetracji. I spójrzcie sobie tutaj: żółta linia to jest wykres penetracji Yamato, a niebieska to jest Shikishima. Przy czym, na małych dystansach, takich, yy, no. Ta penetracja się przecina tutaj dopiero na 14 km. Wtedy Shikishima zyskuje dodatkowe. Tu mamy na przykład na 18 km 551, Yamato ma 530. 20 mm różnicy to tak w miarę stabilnie się to utrzymuje. Także dopiero różnica jest odczuwalna na korzyść Shikishimy na 14 km, nawet niecałych. A poprzednio na krótszym dystansie większą penetrację ma Yamato. Przy czym rozrzut jest no, no niezauważalny, bo 6 metrów to jest nic yy, większy na yy, Yamato, ale pocisków mamy w salwie 6. Sigma, Sigma jest ta sama, penetracja jest większa. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to no, główna zaleta działu Shikishimy to jest właśnie te 19100, czy tam 19400 maksymalnego damage z przy penetracji w cytadele. To jest główna siła tego okrętu. I no i. Omówiliśmy sobie. Także, mimo tego, że 50 mm różnicy tutaj mamy, no to penetracja nie różni się jakoś zdecydowanie na korzyść nowego stalowego okrętu. Tylko tutaj jednak wydaje mi się, że Yamato sprawuje się lepiej, jeżeli chodzi o penetrację. Oczywiście wartości liczbowe. Nie chodzi mi tutaj o to, jak działa to na krążowniki i inne takie rzeczy. I teraz moi drodzy, obejrzymy sobie bitewkę jeszcze. Autorem bitwy jest Team Gold. Coś znowu nie łączy. Włączy, dobra, wszystko jest ok. Autorem bitwy jest Steve Gold, wysłał mi tą powtórkę yy, mając chyba nadzieję na udział w kolejnej edycji bitwy miesiąca, ale w tym miesiącu tego nie prowadzę. Także zobaczymy sobie bitwę, która no wizualnie jest nudna jak flaki z olejem, ale doskonale pokazuje to, yy, w czym ten okręt jest dobry. O pancerze nie, jak wiemy, charakteryzuje się tym, czym charakteryzuje się pancerz Yamato, no bo to jest to samo. Tyle, że mamy tutaj działa o większym kalibrze, które penetrują, no jak widzieliście, nieznacznie inaczej. Ale maksymalny damage z pocisku jest tutaj już zauważalnie inny. Tak jak na przykład Shikishima to jest te 19400, Yamato ma maksymalny damage pocisku 14800. To jest 5000 różnicy i to jest sporo. Także nawet trafiając jakieś penetracje, niekoniecznie w cytadelę, no to 2-3 pociski, mamy tam już ponad dychę damageu z takiej salwy. Sigma nie jest tragiczna, ale okręt potrafi niejednokrotnie, nawet na małym dystansie, rozrzucić pociski tak, że część spada z lewej, część z prawej burty, no i gościowi nie robimy nic. Także no, ciężko jest to wykorzystać te działa. One są kapryśne, są bardzo zależne od RNG, no bo wiadomo, RNG tam miesza w tym rozrzucie, w tym wszystkim, tak jak niektórzy uważają matchmaking pod kasę, także no, to, to absolutny hit, matchmaking po pieniądze, to już jest w ogóle inna bajka. Ale to sobie ominimy. Widzicie? No takie salwy wchodzą. jedna penetracja, dwa przebicia na wylot i 20 tysięcy mamy zrobione. Trzy salwy oddane, czy tam dwie już mamy 50 pary na liczniku. Także damage na tym okręcie leci bardzo szybko. Ile losuje nam to w miarę tak te pociski skupione i trafiamy w cel. Tutaj widzę, ja mam motor również na pokładzie, bo czerwone trackery sobie latają. No, widzicie? trzy penetracje 23 tysiące. To jest największa siła tego okrętu, ale. Czy my nie moglibyśmy zrobić takiego samego wyniku, takiego samego strzału na działach z Yamato, przy czym mielibyśmy trzy rury więcej? No moglibyśmy w zasadzie, no tylko tam, no te 5000 na pocisk przy trzech pociskach w celu to jest 15000 na meczu, także to jest istotna różnica. Ale czy. No ja bym się naprawdę zastanawiał, czy poświęcać trzy rury kosztem tam tego krótszego przeładowania, dlatego że wybrać śmigłowiec, która jest swoją drogą również i. Okrętem drogi, bo 32 albo 4000 stali to nie jest tania jednostka, a jest wydaje mi się dosyć sytuacyjna i porównywalna do tego, co mamy w drzewku. Wargaming zbafował nam tutaj sekundarkę, zwiększył jej zasięg. Ale nie przewidzieli tego, że no. No, jest to kadłub Yamato, więc no naprawdę ryzykowne jest podchodzenie tutaj blisko do przeciwnika. No, bo wiadomo, policzki. A jak zrobimy sobie Yamato, przepraszam, Shikishima pod sekundarkę będziemy stać dziobem, no to będzie nam strzelała tylko ta wieża 150. Tutaj mamy ile? 155 mm, która jest umieszczona centralnie, lub na rufie, jeżeli będziemy stali tyłem do przeciwnika. Przy czym czego nie polecam raczej. Ale widzicie, że tutaj Team Gold jest ustawiony odpowiednio skontowany do przeciwnika, który kręci się w okolicy kpc, No i sobie spokojnie plumka demage. Te salwy nie są jakieś spektakularne, jeżeli chodzi o efektywność. Na razie tylko jedna cytka 24 penetracje, już się zrobiło 100 tysięcy damage. Także widać w czym ten okręt jest dobry, ale widać też w czym jest słabo. O, piękna salwa, druga cyta. Bitwa jest swoją drogą zagrana efektywnie, ale niezbyt efektownie, no bo stoimy w zasadzie przez całą bitwę w jednym miejscu i plumkamy sobie do tego, co nam się tutaj nawinie. Tutaj Team Gold widzę jeszcze założonego spotera, także jeszcze ten zasięg można sobie wydłużyć. No ja pokazywałem Wam build, gdzie mamy do wyboru tylko. Znaczy, do, nie tylko do wyboru, tylko wybrany jest fighter, przy czym Shikishima ma bardzo dobrą pelotkę, także nie ma tutaj konieczności też tego fightera montować, także pewna dowolność. Można spoter, można fighter, ja spotera uważam, że jest nie, niepotrzebny przy zasięgu 26,6 km. Yy. Mamy tutaj również naprawkę, nie wspomniałem materiał, materiałów eksploatacyjnych, nie omówiłem. I tutaj jest 583 punkty na sekundę, aktywna 28 sekund, także na to, jak to wygląda? 583 to identycznie to samo. Także jedyna różnica w kadłubach tych okrętów to jest czas przestawienia steru na korzyść Shikishimy. No i kaliber, tak jak wspomniałem, 510 mm mamy tu, 460 mm mamy na Yamato. A wykres penetracji, jak widzieliście dużo, moc, tam jakoś istotnie się nie różni. Także, no długo tutaj tej bitwy już oglądać nie będziemy, bo to już jest prawie 200 tysięcy nastukane. Wizualnie no nie dzieje się dużo, stoi sobie Shih Shima ustawiona do przeciwnika tak jak widzimy. O właśnie, tutaj była duża szansa na to, że żaden pocisk nie trafi i takie salwy zdarzają się często i to nawet na blisko. Także mimo tego, że Sigma jest 2-1 tak samo jak na Yamato, no to 6 pocisków w salwie to nie jest 9, to jest istotna różnica. Także wydaje mi się, że... Jamato w tym, co robimy na tym okręcie, byłoby równie skuteczne, o ile nie jeszcze bardziej skuteczne. No z tym, że tutaj jest lepsza pelotka i możemy sobie zrobić pod sekundarkę. Także no jak ktoś nam tam wiedzie na dubsko, to możemy go troszeczkę odgonić. W tej chwili sekundarka tu na okręcie z buildem. Nie wiem, jaki tutaj Team Gold ma dokładnie build, ale wynosi 8 km. Jeszcze sprawdzę. Tak, 8,5 sekundarka ma na sikiśnie zrobionej pod przeżywalność. Także tak to wygląda. Jeszcze tutaj mam założoną szmatkę na zasięg sekundarki. Tak, to jest główna różnica. Jakby to zdjął, to będzie 8,1 km. Także za szmatką mamy 8,5. No i możemy sobie eksperymentować, oczywiście. Mamy pierwszy okręt japoński, który możemy robić pod sekundarkę. Ja bym go osobiście w takim stylu nie robił. Widzicie, że tutaj te salwy takie no nie są jakieś tam porywające ale te 6 pocisków swoje robi, mimo tego, że. Cytadele mamy dopiero 4, no to 44 penetracje wystarczyły, żeby już 200 tysięcy nastukać. Co prawda, tutaj ładnie losuje i rzadko zdarzały się takie salwy, żeby wszystko goście obramowało. O, tutaj widzicie, kolejna salwa 8000 tysięcy i gość w porcie. Także podsumowując, czy ja bym taki okręt sobie za stal kupił? Absolutnie nie. Czy uważam, że cena jest adekwatna do możliwości tego okrętu? Również tak nie uważam. 32 tysiące za okręt, który no niemal w identycznej wersji mamy w drzewku. No, na pewno słyszycie jeszcze dźwięk wystrzału tych dział. To jest jedna również z nielicznych ciekawostek w tym okręcie. I tutaj. To jest na pewno coś oryginalnego. Przy czym no, nie wiem, czy pasuje to do, do, do tej gry i nie jest to jakoś przesadzone, jeżeli chodzi o y, warstwę y, audio, ale jest to jakiś tam też y, feature. Ten okręt powinien, moi drodzy, jak dla mnie kosztować, nie wiem, no Burgundia kosztowała 30. Y, także no, wydaje mi się, że gdyby tutaj cena osiągnęła 25 tysięcy czy nawet 30, 28, no 30 to byłby max ile bym za ten okręt był w stanie dać, ale 32 czy 34, nie pamiętam dokładnie ile no ona kosztuje i takiej sobie nie kupię, także no nie, nie widzę w tym okręcie niczego takiego urzekającego. Burgundia, jeżeli chodzi o okręt stalowy, no to wiadomo, tam mamy większą celność, mamy kadłub alzacji i mamy do tego booster do reloadu, także to jest istotna różnica, ale celność jest zauważalnie większa. Tutaj mamy Salwę składającą się z mniejszej ilości pocisków o celności nie ma identycznej do tej na Yamato. No i tutaj te różnica 4000 damage na pocisku to jest też rzecz warta uwagi. Moim zdaniem, okręt no, nie przedstawia jakiejś tam unikalnej wartości. Gameplayowo też jakieś tutaj odkrycia i urwania dupy nie będzie. Tym bardziej że okręt pod sekundarkę raczej będzie ciężko tutaj wykorzystać, bo wiadomo jaka jest meta, co się w grze dzieje. Także raczej będzie kamperiada, a wydaje mi się, że Yamato, gdybyśmy grali nim, tak samo będzie równie skuteczne. Tutaj, no, co prawda, fajna bitwa, fajny wynik. Widzicie, co te, co te działa, co te pociski są w stanie zrobić, ale ostatecznie, ja bym ten okręt ocenił, no nie wiem. Myślę, że 5 na 10 to jest maksymalna ocena, jaką jestem w stanie dać temu okrętowi. Nie jest porywający, nie jest jakiś mocno słaby, ale no nie wyróżnia się niczym od tego, co mamy, jeżeli chodzi o Yamato. Yamato oceniłbym chyba nawet wyżej. No dobra, może tutaj też troszeczkę skorygujmy tą cenę. Będzie takie, no nie wiem, 6, 6, no 6, 6 na 10. Taki porządny pancernik do z, z jako takim demagem, no ale ilość salw, znaczy ilość pocisków troszeczkę tutaj deprymuje. Także to są już ostatnie minuty tej bitwy. No i obejrzyjmy sobie ostatnie salwy. Dział kalibru 510 mm, kosztujących ponad 30 tysięcy stali, którą musimy zdobywać albo na rankedach mordując się z ludźmi, którzy giną w pierwszych 3 minutach i mówią może jakoś wygramy albo na klanówkach, które w ostatnim wydaniu były niezwykle nudne, bo przypominam, że w chwili nagrywania materiału grane były klanówki tierze 10 z udziałem lotniskowców no i wyglądały one dosyć powtarzalnie, bo niemal każdy klan grał to samo, czyli Hakuriu, Wenecję Stalingrady i inne badzieja. No i widzicie, damage jest naprawdę imponujący w tej bitwie, ale myślę, że to byłby w stanie osiągnąć takie same wyniki. Z mojej strony na dziś to jest wszystko. Do usłyszenia i na razie.